Państwa serdecznie i przedstawiam naszych miłych gości. Rozpocznę oczywiście od Pani Jolanty, której przedstawiać nie trzeba, bo jest powszechnie, ogólnie nam wszystkim znana. Nie po raz pierwszy w naszej galerii gości. Natomiast nowością, i proszę o krok do przodu, jest Pan Jacek Pelian, który jest poetą. I tak, proszę Państwa, dzisiaj będziemy przede wszystkim promować tomik poezji, który jest autorstwa właśnie tego duetu wspaniałego. No i zapoznamy się jednocześnie z, o właśnie, dobrze, że Pani Jola pokazuje, zapoznamy się z fragmentami twórczości. Ogromnie się cieszę, dziękuję Państwu wszystkim bardzo za tak liczne przybycie i myślę, że dzisiejsze wydarzenie również będzie miłym akcentem. Żeby nie przedłużać, bo Pana Jacka przedstawi w niecodziennej formie Pani Jolanta, przekazuję Pani Joli głos. Proszę. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za tyle miłych słów. Tutaj jest w bibliotece atmosfera dla wszystkich, którzy tworzą, malują, piszą, mogą zakładać sobie grupy teatralne. Jest cudowna atmosfera, między innymi dzięki Pani Dyrektor. Jeszcze raz dziękuję. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jestem szczęśliwa razem z Jackiem i zaszczycona, że Państwo dzisiaj zechcieli tutaj przybyć na takie nietypowe spotkanie, bo nie jest to wernisaż, to jest spotkanie malarsko-literackie. Z Jackiem, który jest poetą, poznałam się w przestrzeni wirtualnej i dzisiaj widzę go po raz pierwszy. Proszę Państwa, z naszego poznania się w przestrzeni wirtualnej powstało, uważam, coś cudownego. Nazwijmy to dzieckiem. Dzieckiem kolorowym, barwnym. Jest to tomik lub album poezji i malarstwa. W jaki sposób on powstał? Ja zamieszczam w przestrzeni wirtualnej moje obrazy. Jacek się nimi zauroczył i zachwycił i zaczął do nich pisać wiersze. W ten sposób przez pół roku, od sierpnia ubiegłego roku, powstało moich 40 obrazów i troszkę więcej jak 40 wierszy Jacka. Postanowiliśmy coś z tym zrobić i tak oto narodził się ten tomik. Tomik zawiera moich 38 obrazów, wszystkie wydane w kolorze. Zazwyczaj w poezji wydaje się, obrazy daje się jako czarno-białe, no wiadomo, ekonomia dotyka. Jest 38 wierszy Jacka Peliana. To tyle byłoby o tym naszym wspólnym dziecku. Tak. Dzieciątko to nazywa się na imię mu, gdy obraz przekuwa się w słowo. Taki sam tytuł nosi jeden z wierszy zawartych w tomiku, który został napisany do mojego obrazu Róża. Proszę, Jacku. Gdy obraz przekuwa się w słowo, to pieści zmysły stają. Wtedy więź kwiatów powstaje wśród ludzi zwana miłością. I żadne zło, żaden kataklizm nie tknie płatków przepięknej róży, dopóki mały książę, człowiek, będzie róży tej służył. Poezją, malarstwem, muzyką, które jej płatki stanowią, a same w sobie stają się sztuką, gdy obraz przekuwa się w słowo. Pieść nas więc, różo, pieść, niż sama zamienisz się w wiersz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja się przedstawiać nie będę. No powiem, że nazywam się Jolanta Koźmin. Natomiast Jacka nie znacie. W związku z tym, Jacku, proszę Cię o krótki Twój biogram artystyczny. Mieszkam w Zelowie koło Bełchatowa.
Piszę na portalach poetyckich i społecznościowych. Do tej pory wydałem 3 indywidualne tomiki oraz ukazałem się w kilku antologiach krajowych. No i działam w Zorowskiej Grupie Poetyckiej. To jest takie wolne zrzeszenie nas, poetów, którzy próbujemy zapełnić właśnie coś w ramach ludzi chowających do szuflady. My próbujemy to wyciągać na świat. To tyle o sobie. Jacku, a czym jest dla ciebie poezja? Poezja. No wiersze, wiersze. Często mnie o to pytają, ale ja chciałbym wam, kochani, przedstawić, czym jest dla mnie poezja w wierszu Wyznanie. Ten wiersz został napisany do innego naszego fejsowego kolegi Krzysia Sońskiego. I to jest właśnie, czym jest dla mnie poezja. Posłuchajcie państwo. Kocham ciebie, jak kochankę nocą, gdy księżyc wschodzi, gdy gwiazdy migocą. Moja poezjo, tyś moją kochanką, nerwów ukojeniem, w jasy rbraną branką. Wiatrem wersów kołyszesz me serce, pozwalasz motylom uczuć tańczyć na mej natchnień łące. Dajesz wytchnienie myślą rozbiegane, kiedy w środku zimy rzucasz mi granaty słów. Nieraz diament i perła, liść czy łza przemyśleń z koszyka natchnienia dla mnie ci wypadnie. Gdy ja głupcem oświeconym będąc, zbieram twoje kasztany i bursztyny dniem i nocą. Ale najbardziej cię kocham poezją, gdy stąpam po kamienistej i wyboistej drodze ludzkiego cierpienia. Dziękuję bardzo.